Po raz 27 Telewizja Leszna wraz z prezydentem Leszna, spółdzielniami mieszkaniowymi i MZBK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie balkonowym. Na zgłoszenie od mieszkańców spółdzielni czekamy do 31 sierpnia na info@telewizjaleszno.pl. Wraz z zakończeniem roku szkolnego rusza sezon na odkrytej pływalni w Lesznie. W tym roku do dyspozycji dzieci będzie drugi brodzik. Od 19 czerwca na Jeziorze Dominickim obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym. Zapach chleba wypieczonego w tradycyjnym piecu roznosił się nad ulicą Osiecką. To tutaj zespół szkół rolniczo-budowlanych ma swoje warsztaty do ćwiczeń. Stadion miejski w Śmiglu oraz pobliski park stały się areną zmagań podczas z 29 otwartych biegów przełajowych dla uczniów śmigielskich szkół podstawowych. Uczniowie i społeczność branżowej szkoły we Włoszakowicach świętowali Dzień Patrona. Gościem honorowym była uczestniczka Powstania Warszawskiego major Joanna Kiąca-Fryczkowska. Marsz dla życia i rodziny w Lesznie. Zainteresowani powinni zarezerwować sobie czas w niedzielę 23 czerwca.